Do działania skłoniło nas przede wszystkim to, żeby umożliwić dzieciom głuchym, słabosłyszącym oraz tym, które mają problemy komunikacyjne, właśnie przyswojenie języka. Bo język jest tak naprawdę kluczem do wszystkiego. Jest kluczem do nawiązania relacji społecznych, kluczem do edukacji. Jest takim sposobem na to, żeby każdy mógł się rozwijać w sposób właściwy. I teraz, jeżeli ktoś ma problemy komunikacyjne, to ten rozwój jest rzeczywiście utrudniony, jest ograniczony. Punktem wyjścia do prawidłowej edukacji jest przede wszystkim właściwa diagnoza. Dlatego naszym atutem jest to, że możemy w każdej chwili zbadać słuch zarówno osobom dorosłym, ale też dzieciom i postawić właśnie taką diagnozę. Dzięki spacerze wirtualnemu o wiele łatwiej jest nauczyć się języka migowego, ponieważ to jest też taka zabawa, frajda, gra, możesz spacerować po tym pomieszczeniu. Jest o wiele łatwiej niż przez aplikację, gdzie masz jedną rzecz. A w spacerze wirtualnym masz po prostu dużo tych rzeczy i wszystko do kontekstu, mówi ci tam, co to jest, pokazuje. Nasza innowacja edukacyjna, wirtualny spacer językowy, jest narzędziem, które pozwala na etykietyzację. Dzięki temu, że dziecko widzi przedmiot, może ten przedmiot połączyć z napisem, może połączyć z dźwiękiem, jeżeli słyszy, może połączyć ze zdjęciem oraz zdjęciem kontekstowym. Tak naprawdę nasza innowacja jest takim dobrym początkiem do komunikacji i jeżeli ta komunikacja zostanie dzieciom udostępniona, no to rzeczywiście osiągniemy nasz cel. W spacerze wirtualnym jest nam łatwo zapamiętać znaki. Oczywiście nie wszystkie takie są, ale jak mamy znak na przykład kubek, to on jest bardzo podobny do tego przedmiotu. Dzięki temu bardziej łatwiej nam jest to zapamiętać. Nasza innowacja społeczna, innowacja edukacyjna jest skierowana przede wszystkim do dzieci słabosłyszących i niesłyszących. Ponieważ te dzieci najbardziej potrzebują etykietyzacji, potrzebują informacji o tym, jak nazywa się poszczególne słowo, no bo nie słyszą słów wypowiadanych w kontekście danego przedmiotu. Ale nie tylko, bo są też dzieci z innymi zaburzeniami, w spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zespołem Downa, afazją, mutyzmem i okazuje się, że wszystkie te dzieci mogą odnieść korzyść, pożytek z zabawy, bo pamiętajmy, że jednak jest to forma zabawy przy naszym wirtualnym spacerze edukacyjnym. Dlatego, że na przykład dzieci z zespołem Downa bardzo dużo wiedzą, ale mają ogromne problemy z nadawaniem. W języku migowym mogą coś nadać, może być im łatwiej. Mamy dowody na to, badania, że na przykład dzieci w spektrum autyzmu chętniej migają niż mówią. I to już zostało udowodnione. Jest nawet osoba w Polsce, która zajmuje się tym zagadnieniem. Więc to nie jest tylko tak, że jeżeli mówimy o języku migowym, to myślimy tylko o dzieciach z niedosłuchem albo dzieciach niesłyszących. Tak naprawdę dzieci, które słyszą, które są w normie intelektualnej, również mogą skorzystać z naszego spaceru, bo jeżeli nauczą się znaków języka migowego, to pojawi się element integracji, inkluzji. To jest w ogóle piękne, że model takiego spaceru może połączyć dzieci z różnymi zaburzeniami, zarówno tymi poważnymi, jak też dziećmi, które w ogóle nie mają żadnych zaburzeń, ale po prostu chcą się integrować, chcą się komunikować, na przykład z dziećmi niesłyszącymi. Moja córka ma 6 lat, chodzi do przedszkola publicznego dla dzieci, jest dzieckiem słyszącym i uczy się języka migowego po to, żeby wzmocnić swoją motorykę małą. Generalnie dzięki temu rozwija też swoją kreatywność. Dzięki temu dzieci lepiej się rozwijają i mają większe szanse na to, żeby budować relacje ze swoimi rówieśnikami i też pomaga to później w dalszej edukacji już szkolnej. Cześć!